Hej misie, witam was w nowym roku na moim kanale. No i jak tam zeszłoroczny chlebek smakuje? A może widzieliście już kogoś, kogo widzieliście w tamtym roku? No dobra, mam dość tych żarcików noworocznych. Słuchajcie, jako że mamy nowy rok, chciałbym zrobić kilka nowości na naszym kanale. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było wprowadzić jakąś serię z innych paradokumentów oprócz kuchennych rewolucji. I pomyślałem sobie o trudnych sprawach, dlaczego ja, ukrytej prawdzie. Tylko tutaj moja ogromna prośba do was. Jako że ja nie za bardzo wiem, od czego by tutaj zacząć, bardzo proszę, jeżeli ktoś z was wie albo ma jakiś konkretny odcinek, który chciałby zobaczyć na naszym kanale, to dajcie mi znać w komentarzu i polecimy z tematem. No i jeszcze jedna sprawa. Jak tam postanowienia noworoczne? Idziecie razem ze mną na siłownię 3 razy w tygodniu? Nie no, kogo ja oszukuję? Przecież nie będę chodził. No ale dobra, dobra. Co dzisiaj będziemy robić, słuchajcie? Szybka przebitka. Dzień dobry, zapraszamy. A to jest chińska, czy jaka restauracja? Excuse me? Cepeliny z dziczyzną. Nasza pani kucharka sama robi. Chinka? Nie, pani Ukrainka. Coś jeszcze mamy z narodowości? Kawa o herbata. Herbata o kawa. Jeszcze do tego te wypchane zwierzęta. I ani razu, żeście od otwarcia nie otworzyli okien. Dzisiaj odwiedzimy Gdańsk, będzie wielokulturowo, będzie dużo dziwnych wypchanych zwierząt i będzie nauka otwierania okna. Więc no cóż możemy innego oglądać? Zapraszam na kuchenne rewolucje! Proszę napięcie, odpalamy knot. Drzwi za chwilkę wyważą się z hukiem. Kabum, lecą narzędzia i inne przyrządy kuchenne. Magda podnosi swą dłoń i zatrzymuje je w powietrzu. Jednym ruchem sprawia, że swobodnie opadają na ziemię. Ciach, ciach, ciach. Szybki rzut na Magdę, ostry wzrok. Motława i żuraw, długi targ i pomnik Neptuna, stara śpiewka. Gdańsk nie kończy się przecież na Starym Mieście. W dzielnicy Wrzeszcz, przy drodze na osiedle Morena, mieści się popularne centrum strzeleckie, którego dużo mniej popularnym sąsiadem jest gościniec myśliwski. Dzień dobry, tak, przebrałem się i jest drugi dzień. Co myślicie o moim kubeczku? Fajny, nie? Wjechałem do Stanów, jak miałem 18 lat. Pracowałem na budowie, miałem swoją firmę, no ale po tych 25 latach przeszło, poczułem się patriotą, sprzedałem to, co miałem w Stanach i przyjechałem do Polski. Nadarzyła się okazja, kuzyn mówi, słuchaj, mam do ciebie biznes, wchodzisz i już prosperuje, nie musisz od początku rozwijać go, więc poszedłem na to, no i od września mam tą restaurację i nowe wyzwania. Diego, no wiecie jak to mówią, z rodzinką to fajnie na zdjęciach, nie? Ja bym raczej nie wchodził w biznesy rodzinne. W sensie, pewnie to się w wielu przypadkach udaje, ale jakoś wydaje mi się, że w moim przypadku to by mogło nie pójść. Kocham moją rodzinkę, ale... No ale z biznesami byłoby ciężko. Jak ja obsłużę tutaj nieraz w ciągu tygodnia 10 stołów w sumie, albo nieraz mniej. Na zewnątrz robiłem światła, jakieś ze Stanów przywiozłem gadżety i w dalszym ciągu nic z tego. Gdy zawiodły gadżety Zachodu, Greg postawił na mądrości Wschodu. Pan Grzegorz sprowadził do nas do restauracji specjalistkę z Chin odnośnie marketingu. Chwaliłem się, że mam restaurację. Okej, czyli tak, nie idzie mi restauracja. No to co mogę z tym zrobić? No więc, sprowadzę sobie ze Stanów lampy, żeby było światełko ładniejsze i żeby było widać lepiej. Spoko. Sprowadzę sobie osobę z Chin, która poprowadzi marketing, która prawdopodobnie nie mówi po polsku. Genialny plan! Wow! Restauratorzy go nienawidzą. Odkrył jeden prosty sposób, jak idealnie prowadzić restaurację. Wydałem jakieś tam pieniążki na radio i że ludzie, mam nadzieję, że ludzie przyjdą. Ona mi mówi, że to wyrzuciłeś pieniądze. Ja mówię, jak wyrzuciłem pieniądze? Tak, bo to nie jest najlepsza forma reklamy. Ja mówię, a czemu tak uważasz? No, ja znam techniki takie, że jak ja bym tobie pomogła, to o klientów by się w ogóle nie martwił. I never worked at a restaurant before. Okej, ziomek zrobił idealne wprowadzenie dla tej dziewczyny, że jest taka super, że potrafi prowadzić wszystko i wszystko jej tam wyciągnie na przy tej restauracji. Po czym wchodzi ona i mówi, w sumie to nigdy nie pracowała w restauracji. It's my first time to run a restaurant and to do marketing for a restaurant. Genialnym chwytem marketingowym miała być strona na Facebooku. Polubiły ją 74 osoby.
update every day and push our new menu and our big events like you know, Chinese New Year, Christmas. Lot chiński w restauracji myśliwskiej. Ludzie byli bardzo zadowoleni. Byli niektórzy mówią, wow, takiego czegoś to nawet nie myśleliśmy, że będzie. Obchody chińskiego roku są zwykle no, zarąbistym wydarzeniem. Jak sobie tam patrzę na jakieś transmisje na YouTubie czy coś w tym stylu. No ale łączenie to z myśliwską polską restauracją, której prawdopodobnie nie ma chińskich dań. Jaki to ma sens? Problem być może w tym, że specjalistka nie mówi po polsku. Bariera językowa jest przede wszystkim między kuchnią a Nicole. Don't distract. My wydajemy dania, ona woła kelnera, żeby tłumaczył, a dania ma stać. Ja sobie tylko tak rzuciłem, że ona nie będzie mówiła po polsku w ogóle, a tu widzę, że jednak tak się dzieje. I w jaki ona sposób próbuje rozmawiać z klientami z Polski? No... Madzia, przyjdź, ratuj tą restaurację. Cóż to za dziwny przybytek. Gościniec myśliwski, chińskie lampy. Ogólnie rzecz biorąc, powinno to być przyjemnie, ale jest pusto i niezbyt przyjaźnie. Nie no, w sumie z zewnątrz to wygląda całkiem przyjaźnie. Nawet taką późną porą w sumie. W sumie bym nawet wszedł. Dzień dobry, zapraszamy. A to jest chińska czy jaka restauracja? Excuse me? Nie, ale dlaczego excuse me? Jesteśmy w Polsce. Mówimy po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Dziekoński, właściciel tej restauracji. Tak, rozumiem, że pan jest właścicielem. A pana to jest kobieta? To jest dziewczyna, która się zajmuje marketingiem. Jest pan pewien, że ona jest od marketingu? Dla mnie antymarketing. What's wrong? So, because I'm Poland, I suppose. We are in Poland, so we should invite in Polish way. Not. I'm very surprised you are from China. When you speak Polish, it's very nice, but you speak English. W Polsce jesteśmy i mówimy po polsku. Słuchajcie, no Madzia ma sporo racji. Ja nie mówię tutaj, że we wszystkich polskich knajpach teraz wszyscy muszą mówić perfekto po angielsku i nie może tam być żadnych zagranicznych osób, bo nie. Ale osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem, z gościem w konkretnej knajpie, no to powinny potrafić się komunikować i po angielsku, ale też po polsku. No, zapraszamy. Teraz już trochę lepiej, ale kulawo. Okej, zapraszamy. A, to spoko. Dwa słowa znamy po polsku, to jest git. Możemy pracować. I cannot speak Polish, so I cannot match this restaurant. That's not true. And we have many foreigners who work in Shanghai. No i co? Mamy tutaj jeść albo nie jeść? Cepeliny z dziczyzną, które właśnie nasza pani kucharka sama robi. Chinka? Nie, pani Ukrainka. O ja pierdolę. Czy coś jeszcze mamy z narodowości? Nie, reszta to wszyscy Polacy. Ja chcę pasztet z dziczyzny, pierogi ruskie i cepeliny. A tutaj taki troszkę niepotrzebny pstryczek już w nos. No bo na kuchni, jeżeli pracuje pani Ukrainka albo jakiś kucharz z Chin albo z jakiegokolwiek innego kraju, to przecież czym to przeszkadza? Jeżeli potrafi się dobrze komunikować z właścicielem, menadżerem i z salą, no to ja nie widzę żadnego problemu. No ale jeżeli to jest osoba od marketingu i osoba, która wita gości i rozmawia z nimi, no to już jest troszkę problem. O Boże, tak rozumiem. Śliwki, pomidory, kapusta do cepelinów. To za fantazja. Straszne. To ma ciasto. Cepeliny powinny mieć szare ciasto ziemniaczane. Świeży listek laurowy. Macie tutaj drzewo laurowe? Nie, ale mamy akurat zamawiane bardzo często. Może pani poprosi właściciela, co? Oczywiście. Państwo się nie przelewa, prawda, jeśli chodzi o obroty? Czasami to jest ogromnie dużo ludzi. Nie przelewa się. Mam pytanie, co to jest? Liść laurowy. Tak, a dlaczego on jest świeży? Szef kuchni zamówił. Ile on za to płaci? 280 zł bodajże. Dlaczego takie drogie pomidory do czegoś, co jest bardzo biednym daniem? Wy to też słyszeliście, tak? Madzia się zapytała, dlaczego liść laurowy jest świeży. O, wow! Nie spodziewałem się, że będzie tutaj problem o to, że używa się zbyt dobrych produktów. No ale rozumiem sens tego, co ona chce powiedzieć, że wkładają hajs w dania, które nie powinny wymagać takiego nakładu finansowego. Jeżeli dobrze to rozumiem. Jeżeli nie, to mnie poprawcie.
I tymianek do cepelinów? Tu jest jakieś szaleństwo, drogi panie, pan nad tym nie panuje. Za to panuje moda na dekorację talerzy. Potwornie grube ciasto. Ciągle wszędzie boczek, czy ktoś chce, czy nie. Znowu pomidory i jabłka. To jest tanie jedzenie. Gorzki ser. Bardzo niedobre. Chyba tam spróbuję. Nie ma pieprzu, nie ma czosnku, no, nie, nie ma cebulki, nie ma majeranku, nie ma nic. Moja mama zawsze powtarzała, że dobry kucharz zrobi coś z niczego i to będzie super. Tutaj chyba mamy sytuację odwrotną. Pieczona szynka. Jezus Maria, czy wszystko musi być tak samo podane? Sama mąka. Dzik, natomiast pachnie dzikiem, pachnie wodą. Masakra, nie jedzenie. Ja poproszę kucharza. Nie no, tak wam szczerze powiem, że jak patrzę sobie na to jedzonko, to wygląda dość smacznie. Ale faktycznie, jest tak samo udekorowane, no i nie wiem jak smakuje. No jeżeli Madzia mówi, że smakuje jałowo i jest nieprzyprawione i jest mdłe, no to pewnie takie jest. Kuchnia jest dramatyczna po prostu. Są błędy w daniach, które są klasyką polską. Do cepelinów macie kilogram boczku zamiast słoniny. Że ciasto nie jest takie, jak powinno być, bo ono nie powinno być białe, tylko powinno być szare. Ruski śląski jak żelazo. Za dużo mąki. Pasztet ma tyle tłuszczu i tak mało dzika. Jest tak... Jest dziczyzną, tak. Dziczyzną to może tam leżała obok. Nie potrafię zrozumieć, jak może szef kuchni udekorować 5 dań w ten sam sposób, wydawać tak dużo pieniędzy na dodatki w daniach, w których należałoby oszczędzać i zarabiać. To jest jakaś postkomuna masakryczna. Zdrówka. Pyszna kawka z rana. Teraz faktycznie, jak te dania wszystkie są na stole, no to wyglądają tak samo. To sama dekoracja jest wszędzie. I z tego co rozumiem, to ta dekoracja jest chyba droższa niż samo to danie. Czym się pan długo obroni? Niech pan mi powie. Niczym. To nie wiem. To ja nie rozumiem, dlaczego pan jest szefem kuchni. No, tu nikt nie przyjdzie. Tu nie ma na co przyjść. Dla mnie pan jest do wymiany. Nie, no nie przesadzajmy. Już bywały naprawdę gorsze sytuacje, w której kucharze naprawdę nie potrafili zrobić nic. A tutaj ten szef kuchni wydaje się, że się stara i że mu się chce. Więc jeżeli Madzia go nauczy, to na pewno będzie robił super żarełko. Po co od razu tak krytycznie podchodzić? Jeszcze do tego te wypchane zwierzęta, które we mnie budzą od razu. Nie mam nic przeciwko polowaniu, ale żeby jeszcze to wypychać... Do widzenia, pana. Dziękuję, widzę. Zamysł troszkę rozumiem, bo restauracja myśliwska, polowania i w ogóle, ale... wypchane zwierzątka... Ja nie jestem zwolennikiem polowań. Ja rozumiem, że czasami trzeba robić jakieś tam polowania, jeżeli jest zbyt dużo jakiegoś konkretnego gatunku zwierząt, ale i tak nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, a zwolennikiem wypchanych zwierząt to już totalnie nie jestem. Restauracja myśliwska to jeden wielki magazyn rekwizytów, mebli, różnych przedmiotów, wypchanych zwierząt, a kuchnia to archiwum z lat 70. 45 lat temu. A few moments later. Kawa or herbata? Herbata. Herbata or kawa? Niko. Dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry. Zapraszamy. Uważaliśmy, że tutaj powitanie naszej koleżanki, jeśli chodzi o dzień dobry. Absurd. Zapraszamy. To jest chore. Nie jest szkodliwe. Oj, ale ta Chinka się tak stara, żeby chociaż cokolwiek po tym polsku powiedzieć. No, no docejmy to, proszę. Naprawdę się stara. Yes, it's a hunting restaurant and I'm not Polish, but you know, the point is we want to do some business here. Czy tu jest klimatyzacja? Nie ma klimatyzacji w restauracji. Chcecie powiedzieć, że w lecie macie takie okna bez klimatyzacji? One się w ogóle nie otwierają? Trzeba zamontować jego klamki i mają możliwość, co drugie okno bodajże. Przy takim otoczeniu, które jest bardzo ładne, to człowiek chce się czuć w ogrodzie, a nie w puszce. Czyli odkąd ta restauracja została otwarta, to nie używali w niej okien, tak? Czyli w sytuacji, w której jest 30 stopni na dworze, jest tłum ludzi w środku, załóżmy, że jest taka sytuacja, tam jest mała szklarnia, nie ma klimatyzacji, no to kurczę, mogą sobie ludzie pojeść i przy okazji się posaunować. No super! Miałem, już nie mam. Jeszcze troszeczkę zostało, ale poprzednim właścicielem był mój kuzyn. Pożyczyłem mu pieniążki na to, żeby tutaj rozbudować kuchnię, żeby zrobić remont, a mimo to jeszcze musiałem dołożyć. Na co? Kupienie biznesu kosztowało mnie.
Ile było odstępnego? Zbyt dużo, co jest warte. 400 tysięcy złotych? Troszeczkę mniej. Wydaje się, że tu przyjeżdżają ludzie z całego Trójmiasta, żeby strzelać. Jest to popularne miejsce, natomiast nikt nie wchodzi do środka. No ja myślałem, że tu przyjdą. Jeśli znaczy, u poprzednika ich nie było, to dlaczego mają przyjść do pana? No bez kitu, no chłop się trochę nadział na minę, słuchajcie. Jeżeli kupił restaurację, w której nie było ludzi wcześniej, ale sprzedali mu ją pod pretekstem tego, że tu jest strzelnica i masa ludzi przyjeżdża postrzelać, więc na pewno ktoś przyjdzie zjeść, no to dał się naciąć. Ogólne koszty prowadzenia restauracji? 30-35 tysięcy. Każdego miesiąca muszę dokładać do tego interesu. Jak to przejmowałem, nie zdawałem sobie sprawy, że jak rozmawiałem z poprzednią osobą, o 15 tysięcy to jest takie, to są koszty stałe. Ale nie wiedziałem dużo rzeczy, że to kamery jeszcze są niespłacone, opał. Utarg wczorajszy, ile wynosi? 200 zł, 150, tak w najlepszym. Zaraz, zaraz. Czy mamy tutaj osobę, która zna się na prawie? Słuchajcie, jeżeli kupujesz jakiś lokal i nie wiesz o ukrytych kosztach, czyli na przykład niespłacone kamery czy cokolwiek takiego, no to czy to nie jest podstawa do odstąpienia od umowy? No chyba, że chcesz to dalej wtedy prowadzić, no to już inna sprawa, ale chyba byłaby taka możliwość w takiej sytuacji, prawda? Ile pani Chinka zarabia? 2,5. Może jest niepotrzebna. Operuję ten Facebook. Co ona może pisać na Facebooku? Każdego dnia wpisuję... Po jakiemu? Po angielsku. Chyba te pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Pan nie ma pojęcia o tym biznesie. Kogo się pan doradzał? Kuzyna, który skorzystał na panu i zarobił kasę? I ten jej śmiech a propos prowadzenia Facebooka w języku angielskim. Ale tutaj Magda ma 100% racji. Kogo się mógł doradzać? No kuzyna, który się na nim dorobił. Pierwsza rzecz to jest czystość. Tu śmierdzi kurze. Dywany były prane kilka miesięcy temu. Wie pan, jak często się pierze dywany w knajpach? Przy takim ruchu, jaki jest, prawie się nie brudzą. Ja proszę o otwarcie wszystkich okien. Na początek drobnostka. Oby uruchomiła prawdziwą lawinę zmian. Będzie problem, żeby w tej chwili otworzyć wszystkie okna. Dlaczego? Bo nie mam narzędzi odpowiednich. I ani razu żeście od otwarcia nie otworzyli okien? Ja pierdzielę, bez komentarza. Prali dywany kilka miesięcy temu i ani razu nie otworzyli okien. No to... Oczywiste jest to, że tam śmierdzi kurzem. Jak ja w pokoju nie odkurzę przez tydzień, to już mnie szlak trafia, bo wydaje mi się, że wszędzie jest kurz. A w naszym mieszkaniu naprawdę mało osób przebywa. Nie, nie było takiej potrzeby. Zdaje się, że była, tylko że nikt jej nie poczuł. Śrubokręt zamiast klamki? W tej sytuacji aż strach wejść do kuchni. Dzień dobry. Tu się w ogóle nie gotuje, bo ściany są białe, jakby się nic nie działo, tak? To jest ciasto na pierogi? Tak. Niech pani pokaże, do jakiego stopnia pani je mogła. No i za grube. Czacini wołkowe ciasto. No ale słuchajcie, przynajmniej kuchnia będzie po prostu tylko zakurzona, tak? Przecież tam nie może być jakoś mega brudno, skoro się tam dużo nie gotuje. W restauracji pojawiają się goście. Proszę frykadelki myśliwego. Ja proszę łososia ze śniczówki z frytkami, tak? Dostałem surówek. A co to będzie? Grillowane polędwiczki i później będą zapiekane w boczku. A to jest polędwiczka, tak? Tak, wieprzowa. Też wszystko w wakuum? W wakuum. Od kiedy się robi tak łososia? Steka robię delikatnie i daję do pieca, żeby doszedł. A to nie jest tak, że na czas rewolucji restauracja jest zamknięta? Oni chyba specjalnie tutaj otworzyli restaurację, żeby kilka ludzi przyszło, nie? I ten kucharz jest tak bardzo zestresowany tą całą sytuacją, ale w sumie się nie dziwię, bo dzień wcześniej się dowiedział od Magdy, że powinien być do zwolnienia, więc... No też bym się wtedy stresował. Dzień dobry, pani zamówiła zraz z Daniela? Dzień dobry, tak. Zaraz jest smaczne, aczkolwiek tutaj moi ja towarzysze nie są. Niestety. Powiem szczerze, że jem, bo jestem naprawdę głodna, ale to jest po prostu bezsmakowe. Warzywa też, po prostu są, nie wiem, spalone, przegrillowane. Strasznie suche. Spieczane na wiór i suche, bez smaku. Zupełnie. Bo ja właśnie zwróciłam uwagę, że będzie suche jak wiór. No, niestety. A ja delikatnie panu mówiłam, że 7 minut dla łososia w piecu to jest wiór. I pan mówi, że to wiór i że on tego nie je. Dobrze. No to ile potrzeba na łososia? To sobie potrzebuję
4 minuty. W ogóle nie potrzeba. O kurde, weszła na salę, zabrała talerz ziomkowi. Dobra, to ty już nie jesz, bo i tak jest niedobre. A po drodze sobie frytki je. To fajne. Dzięki. Pierogi z cukrem. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Oby udało się nimi przeprosić klientów. Zdecydowanie smaczniejsze niż poprzednie danie. Widzenia, dziękujemy. Ja bym chciała prosić cały zespół do mnie. Tak mi się wydaje, że ci goście raczej nie zapłacili za to jedzonko ostatecznie. No a teraz posłuchamy, co Magda ma do powiedzenia całej załodze. To, żeście zrobili dzisiaj z łososiem, bo pomstę do nieba. Jest mnóstwo rzeczy, które są kompletnie nielogiczne. Palone warzywa na czarno, a w środku surowe. Brakuje wam wiedzy obecnej, tego, co się dzieje teraz. Właściciel kompletnie nie zna się na restauracji, ponieważ efekty są żadne. I tutaj chyba należy szukać menadżera. To nie może być figura albo ktoś, kto ma dobre chęci, tylko ktoś, kto zna się na tej robocie. Przede wszystkim chcę wiedzieć, kto lepiej gotuje. Niech pani zrobi to, co pani potrafi najlepiej, dobrze? Na jutro. A panowie zrobią dziczyznę i odkurzyć mi wszystko. To odkurzanie to ja bym sobie na ich miejscu wziął głęboko do serduszka, bo chuj, jak tam nie było okien otwieranych, a dywany były prane ostatnio kilka miesięcy temu, to tam jest bardzo źle, jeżeli chodzi o zakurzenie. Po raz pierwszy restauracja przypomina statek bez kapitana, bez kierunku. Wszyscy chodzą w swoją stronę, nic nie jest spójnego, praktycznie restauracji nie ma. Trzeba ją stworzyć od zera i to będzie bardzo trudne. Takie zadanie mnie czeka. A few moments later. You don't speak Polish, okay? Uh-huh. And this, I guess this is the biggest issue. Come on, I speak English and now I'm study to speak Polish. Okay, then maybe I will hire you again after you learn Polish. I'm sorry to tell you, we have to look for the manager who's gonna take your place and do two jobs. Do be the manager and do the marketing in one time. I contact Chinese New Year, right? I invite you know, very important people, VIP customers come here for Chinese New Year and I invite yeah, many Chinese... and then they come back. Słuchajcie, tak szczerze mówiąc, to chyba było dobrze przeprowadzone zwolnienie pracownika, bo ziomek nie krzyczał, wyjaśnił z jakiego powodu. Chyba okej. Okay. Ale nie okej z tej strony, że ją zatrudnił i wtedy nie widział problemu w tym, że nie mówi po polsku, a teraz nagle go widzi. No ale rozumiem, że w końcu ogarnął, że to nie ma prawa, żeby to działało. If I'm Chinese and then that's the reason to fire me, no I cannot accept it. No niestety Nicole była porażką. Myślałem, że wykaże się troszeczkę inaczej, no na pewno tutaj nie pasuje do tej restauracji. Panie Nicolu, tu naprawdę nie jest problemem to, że jest pani osobą, która pochodzi z Chin. Pani mogłaby pochodzić z jakiegokolwiek innego kraju, ale tu jest głównym problemem bariera językowa, której pani jeszcze nie przeskoczyła. I to mi się wydaje, że jest głównym powodem złożenia wypowiedzenia, znaczy wypowiedzenia umowy przez szefa. Dzień dobry. Zawiało świeżością. No ja zacząłem czyścić i się aż dziwiłem. No i co? Kto miał rację? No pani miała rację. Nie byłem świadomy tego, że tak może być brudno. To jest moja niespodzianka. I to jest pan właściciel restauracji, kiedyś szef kuchni moich restauracji. Dzień dobry. Bardzo miło. Prowadzi swoją restaurację od ilu lat tutaj? Od 97 roku już prowadzę swoje restauracje. Trójmieście. Przyprowadziłam Bogdana, żeby pan zobaczył, że nie będąc profesjonalistą, tylko pasjonatem, można dojść bardzo daleko. No i fajnie, chłopcy sobie pogadają, wymienią się doświadczeniami i może pan właściciel coś z tego wyciągnie i wprowadzi to u siebie w restauracji. Same plusy. Zero minusów. Także trzy plusy i żadnego minusa. W takiej sytuacji, jaką pan ma, to albo pan przyjmie menadżera, nie wiem, czy Boguś by się na to zgodził, albo wspólnik, który po prostu miałby taki sam interes jak pan w tym miejscu, żeby to szło. No to był genialny pomysł. No to zapraszamy na degustację, niech przyniosą danie. Pielmienie, szaszłyki, pieczenie, a dla kucharzy wóz albo przewóz. Zaczynamy od pielmieni. Całkiem. Tak, tak. Ciasto jest okej, rosole w środku. Czy panu smakuje? Tak, smakuje. Pierwszy raz w życiu jem takie coś. Ludzie wiedzą i trzeba z nich wyciągać. Widzicie? I to jest to, co mówiłem jakiś czas temu, że ci kucharze potrafią gotować, tylko po prostu nie gotowali tego, co chcieli.
a teraz się nagle okazuje, że jedzonko jest dobre. Ona jest Ukrainką i tak kapitalnie to robi. Chyba szaszłyk. Bardzo dziwna dekoracja. A jak ta potrawa? Dla wybitnych koneserów. Słuchaj, jak wiór. Spalone, czarne, twarde. Trudno spieprzyć aż do tego stopnia polędwice z jelenia. Po prostu dykta. A panu smakuje? To... Nie, za suche. To jest pewnie szaszłyk tego szefa kuchni. Kurczę, myślałem, że to poprzednie danie było też jego. Ale to była pani z Ukrainy, która bardzo dobrze gotuje. Super, gratulacje. Tylko ten szef kuchni. Dziękuję. Pora na gołąbki z dziczyzną i polędwice z dzika. Jest okej? Okay? Nie jest źle. Nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń. Jest dobra. To wygląda ładnie, najładniej ze wszystkich. No, ładnie pachną prawdziwki. O rany. Twarde. O rany. Więc to jest niezjadliwe. I proszę, najładniejsze danie okazało się najmniej zjadliwe. Nie oceniaj książki po okładce. W końcu mogłem tego gdzieś użyć. Te pierożki, pieniny, jak to pielmienie. Się... Piemienie. Były są najlepsze z tego wszystkiego. Brawo. No, udowadniła w końcu, że potrafię zrobić te pierogi. Najgorsze to chyba to. To jest... mówię się. Tak myślałam. To danie kto? Wojtek. To pan Wojtek chyba nie wie, jak się robi polędwice. Głupio mi, po prostu, no, na pewno tego błędu więcej nie popełnię, no nie? Zobaczmy, czyje są te? Moje. I one są najlepszym daniem dzisiaj, poza pielmieniami. Jedno z dań Wieśkowi się udało. O, no i super, bo ten pan już był taki zestresowany, że tam naprawdę myślałem, że zaraz padnie. Ale jeżeli jedno danie mu wyszło, jedno mu nie wyszło, to się zeruje, tak? Czyli jest w porządku. No i co? Panowie się umawiają? No ja jestem bardzo otwarty na taką na spotkanie i współpracę. Dziękuję ślicznie, miło było. Trzymaj się. No zobaczymy, to jeszcze raz. Dziękuję. No, na razie. Jego autorytet pokazuje na to, że to jest osoba, z którą chciałbym współpracować w przyszłości. Na spółki srają jaskółki. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie i chyba ma coś ono wspólnego z rzeczywistością. Ale w każdym razie wydaje mi się, że w tym przypadku nawiązanie współpracy z innym ziomkiem, który już ogarnia, jak się prowadzi pewne lokale, no to wydaje mi się, że to byłoby strzał w dziesiątkę i mam nadzieję, że ta współpraca się uda. No i kolacja jutrzejsza. Na pewno pasztet w kruchym cieście i na jutro myślę, że pielmieni. A panowie zrobią pieczeń z dzika? Tak. Może być obok polędwica z jelenia. Ja teraz zrobię marynatę, wstawimy do marynaty, a jutro państwo tą upieką. Podamy do tego sinę cepelin. Tylko ja myślę, że one nie będą faszerowane mięsem, a będą faszerowane kaszą. Tak? Kasiu? No i fajnie. No patrzcie, jaki mamy w miarę chillowy odcinek. Tak akurat na nowy rok. No to co, przechodzimy do zmian. Ja powiem wprost, że kupuję w najlepszym magazynie dla niego. Pozwolę mi po grosik do grosika, po prostu jest oszczędne. Powiedział nam otwarcie, że on już taki jest. Ale trudno, tak? To nie będzie miał knajp. Nieraz mam chęć powiedzieć, że kończę tutaj pracę, bo z tymi oszczędnościami się tak nie da. Twoi kucharze się skarżą na ciebie, że sam robisz zakupy, a ty się na tym nie znasz. No ale no, potrzebuję jakąś śmietanę 30, jako kupuję śmietanę. 18. Tak. Szef jako szef, no nie zna się, no mówię sobie szczerze. No nie, no chcę dobrze, no... Nie zna się, a się rządzi. Tak jest. Troszkę rozumiem tego właściciela. No bo w sumie, jeżeli interes mu nie leci dobrze i musi dużo dokładać pieniędzy z własnej kieszeni, to jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak bardzo pilnuje zakupów i sam je też robi i próbuje być oszczędny. No bo nie chce dokładać więcej do interesu. No ale to jest troszkę błędne koło, bo jeżeli on będzie oszczędzał na produktach, no to będzie widoczne na sali, która jest pusta. Hello, Greg. I'm still the, even you fire me twice, and I'm still the part of the team. I don't want to give up so quickly, and I really want to help your business. No, maybe you can serve the tea. Chinese tea? Of course, Chinese tea. Okay. To będzie jej rola. Na koniec. Tak. Thank you, dziękuję. Okay, you're like my job, and I'm happy with where I do everything now for the restaurant. O, dobra, okej. Okay. Jednak nie rozumiem tego właściciela. Szuka oszczędności w produktach, ale z drugiej strony ponownie zatrudnia tą panią z Chin, żeby podawała chińską herbatę. Jaki to ma sens?
On ma chyba naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I trzeba sztufować zamrożoną słoniną, wypanierowaną w czarnym pieprzu i w czosnku. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Ocet. Gorczyca. Jałowiec. Trochę trawy żubrowej. Zagotować, jak już warzywa będą prawie miękkie, ostudzić i zalać dziczyznę już naszpikowaną słoniną. A few moments later. Jesteśmy podczas kuchennych rewolucji pani Magdy Gessler. A co to za pyszności? A więc to jest mus z dziczyzny na koniaku. Nasza restauracja mieści się na Jaśkowej Dolinie. 114. A jak smakuje? No, nie powiem, pyszne. O, dziękuję. Tak trochę pod pasztet podchodzi. Ten akurat jest sporządzony przez panią Magdę. Tak? Tak, dokładnie. No cóż, myślę, że nikt nie będzie w szoku, że na promocji znowu wszystko wszystkim smakuje. No ale dobrze, zobaczmy, jak się zmieniła ta restauracja od środka, bo tam widziałem, że już wypchanych zwierzątek na szczęście nie ma. Zapyziałemu gościńcowi Myśliwskiemu brakowało powiewu świeżości. Zniknęły niepotrzebne graty, jest więcej przestrzeni i jaśniej. Zmieniła się też kolorystyka. Zieleń i czerwień nadały wnętrzu lekkości. Również ponury bar teraz wyraźnie odżył. A i nijakie stoły nabrały charakteru. Odstręczające wypchane zwierzęta ustąpiły miejsca kartonowym. W takim wnętrzu i smakować powinno inaczej. Wszystko super, bardzo mi się podoba. Super, że zastąpili zwierzęta prawdziwe wypchane kartonowymi. Fajnie, bo jest taki myśliwski akcent, ale mimo wszystko bez prawdziwie wypchanych zwierząt. Jedyne, co mi nie leży, to ta dziwna zielona wstawka na tym blacie przy barze. Nie wygląda to za dobrze. No a jak wam się podoba? Co myślicie? Naprawdę trzeba iść w całości, bo wówczas się wyłapuje cały ten smak. Warto zaufać Magdzie Gessler. Polędwiczka z jelenia prezentuje się wspaniale. Mięciutkie, dobre. Mięso było wyśmienite, świetnie było przyrządzone, lekko krwiste, także i miękkie, kruche. Czyli jednak kolacja się udała, wszystko wszystkim smakuje, jak zawsze. Brawo. No ale stop, 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 bo za chwilkę będziemy się przerzucać o 6 tygodni w przód. Więc teraz proszę dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy ta rewolucja się uda, czy się nie uda. Jak myślicie? Uwaga, czas start. Dobra, dobra, wracamy do odcinka. Tymczasem dziko obrażona Nicole jednak pojawia się w restauracji. Nicole, would you like something to eat? Please, pojedz sashimi. Please. Oh, please, don't stop. I said stop. Okay. I'm not your worker anymore. Kobiety. No, ale czekajcie, ogląda ten odcinek od początku do końca i coś mi chyba umknęło. Kiedy on ją znowu zwolnił? Przecież zatrudnił ją z powrotem. Już tam jednak nie pracuje, tak? To była prawdziwa, elegancka kolacja. Wnętrze odkurzone, kuchnia odkurzona. Kucharze poczuli na nowo radość z gotowania. Było naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że tak zostanie. A few moments later. Dzień dobry. Dzień dobry. O, witamy. Właśnie u drzwi. Witamy ponownie. Miło mi bardzo. Mi również, proszę. Ładnie, to jest trochę pusto. Czy to jest taka godzina? No nie no, taka... Taka sytuacja? Taka sytuacja. A gdzie Chinka? Za tydzień wylatuję do Chin. Jak ty tartę z pasztetem z dziczyzny, to co robiliśmy z sosem Cumberland. Mm-hmm. Polędwica z jelenia na aksamitnym sosie grzybowym i pieczeń z dzika. No i chyba jednak coś jest nie halo, słuchajcie, bo ludzi nie ma. Ziomek tak wymijająco odpowiedział, że jest taka sytuacja. Mi się wydaje, że to jest raczej dłuższa taka sytuacja. No i pani Chinka ostatecznie wylatuje do Chin. Jak ze wspólnikiem masz, czy nie? Udało ci się go znaleźć, czy nie bardzo? Znaczy, próbowałem i niestety próbowałem się kilkakrotnie skontaktować się z Bogdanem. I no, jestem troszeczkę bardzo zawiedziony właściwie. Z tego względu, że przez 2 tygodnie nie doszło do spotkania. Miasto przekazuje sobie dużo wiadomości. Pewnie wiedzą o tym, że jesteś za miękki, za dobry. Będę szukał jakiegoś menadżera, który mógłby naprawdę pomóc mi w zarządzaniu.
i mądrym kierowaniu. No szkoda, bo myślałem, że tam z tym panem, który ich odwiedził w trakcie rewolucji, to jednak dobije targu i będą tymi wspólnikami. Coś musiało pójść nie tak, no wydaje mi się, że ten ziomek też nie bez powodu się z nim nie kontaktował. Coś tam musi być jeszcze nie halo. Cudowne kruche ciasto i sos Cumberland. Wyborne. Polędwica z jelenia w aksamitnym sosie grzybowym. Jest idealnie pyszne. Wszyscy zachwalają. Pyszne. Kuchnia naprawdę poprawiła się i osoby, które tu przychodziły, częściej przychodzą. Okej, ale mimo wszystko jedzonko dobre, czysto w środku. Chyba trzeba popracować tylko nad marketingiem, żeby to jakoś bardziej rozpromować. I powinno być okej. Mówię. Pani Magdo, mówisz tak? Pozwolę sobie osobności. Bardzo proszę, może pan. Tu nie rządzi Grzegorz, rządzi wspólnik. Czyli kuzyn Grega, Stefan. No żartujecie, to ten sam kuzyn, od którego on odkupił tą restaurację, to on jednak jest tam właścicielem? Ale zaraz, skoro on sprzedał całą restaurację swojemu kuzynowi, w sensie kupił od kuzyna, to dlaczego on tam jest wspólnikiem? To on to sprzedał, czy nie sprzedał, czy się podzielili? Czy o co tu chodzi? Czemu nie wiedzieliśmy tego wcześniej? Ten pan Stefan mnie zatrudnił. Ja uważałem, że to jest równorzędny szef. Był zakaz mówienia o tym, kto jest szefem. Co on robi złego? Układa kartę. Ta karta, która jest, to nie jest moja karta. Pani Grzesiu, mogę prosić? Powiedział to panie Magdzie, że dlatego, że już jestem na wypowiedzeniu. Oj, no to już chyba wiemy, dlaczego nie ma tego wspólnika. No, nie dziwię się, ja też bym nie wchodził w taki biznes, gdzie masz niby szefa, ale nad tym szefem jest jeszcze ktoś, kto się nie pokazuje przy kamerze, bo jest Magda Gessler i ona nie może wiedzieć, że jest tutaj inny szef. Oj, chyba będzie zaraz imba. Nie, ja słyszę, że tutaj codziennie na co dzień bywa Stefan, tak? Znaczy przychodzi i wypada, ale to tak. Ale kwestia... on pana zatrudnił, czyli on pracuje jako drugi szef tutaj, tak? To znaczy on mi pomaga. Ja kupiłem ten biznes personelem. On był ich szefem. Ja przyszedłem i zmieniliśmy pozycję. Ja jestem szefem, ale jako laik potrzebuję fachowej pomocy. Totalnie nie kupuję tego tłumaczenia. Dobrze, jeżeli potrzebował wsparcia, to mógł się doradzić, ale w takim razie szefem powinien być tylko on. A nie powinno być tak, że jego kuzyn, który teoretycznie nie ma żadnych praw do tej restauracji, zatrudnia pracowników i ci pracownicy i tak muszą się go słuchać. Nie. Tutaj coś kręci. Dlaczego ja o tym nie wiem, że ten Stefan tu jest? Gdzieś ja panu leczę knajpę, a on tu jest po co? On tutaj nie jest. Wcześniej. I mnie wprowadza. Co on takiego robi, czego ty nie możesz zrobić? Nic. Do widzenia, jutro go tu nie ma. No, to nie ma problemu z tym. No to mam nadzieję, bo jak się kręci, to znaczy, że jakiś problem jest. Bo po co się tu kręci? Nudzi się? Kasujesz wszystkie związki z tym panem. I jutro mu o tym mówisz. Albo dzisiaj wieczorem. Bo odejdzie ci załoga i dlatego nie masz wspólnika. Pamiętaj, bo wszyscy o tym wiedzą, a ty mi o tym nie powiedziałeś. Na miejscu pani Madzi jeszcze bym powiedział, że jeżeli ona jutro tu wróci i ten wspólnik dalej tu będzie, to ona się po tym nie podpisze. Totalnie, no. On ją wprowadził w błąd i to na samym wstępie, już pierwszego dnia rewolucji, no. Masakra po prostu. Naprawdę piękne miejsce. Rzadko się spotyka taką ciszę i taką dobrą kuchnię, dziką, jak tu. Ale jest ogromny problem. Właściciel mija się z prawdą, nie mówi mi o swoich prawdziwych problemach. To może być przyczyną katastrofy tego miejsca. Czyli mamy rewolucję, czy jej nie mamy? Dlaczego tutaj nie ma jasnych komunikatów? Tak, podpisuję się pod tym. Nie podpisuję się pod tym. Dlaczego? No... ja uważam, że nie ma tej rewolucji. Cześć. Tutaj mała dogrywka. To wcale nie jest tak, że znowu zapomniałem sprawdzić, czy ta restauracja działa. No ale... czy ta restauracja działa? Słuchajcie, restauracja Gościniec Myśliwski aka Dziki Gon działa. Działa i ma się chyba całkiem dobrze, ponieważ na Google ma recenzję 4,7. Nie ma informacji o tym, że jest zamknięta na stałe. Więc chyba rewolucja się udała. Tutaj jeszcze jedno takie małe ogłosionko. Na początku odcinka wspomniałem o tym, że chciałbym robić też inne paradokumenty. I przypomniało mi się, że kiedyś grałem w paradokumencie Policjantki i Policjanci. I ja tam grałem takiego opryszka,
który kroił gimnazjalistę. I to będzie jakiś sezon 5 albo 6. Ja tam mówiłem taką jedną kwestię, dawaj Fanty, czy coś takiego. Nie potrafię znaleźć tego odcinka. Jeżeli ktoś go kojarzy, dajcie mi proszę znać, bo chciałbym wam go pokazać tutaj na kanale. Dobra, koniec wstawki. No dobrze, moi kochani, tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek, który jest pierwszym odcinkiem w nowym roku. Ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że wszystkie wasze postanowienia uda wam się dotrzymać i wszystko się pospełnia, że ten rok będzie dużo lepszy niż poprzedni rok. No i co? I wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję wszystkim moim subskrybentom oraz osobom, które mnie wspierają. Dajecie mi mega kopniaka dalszego działania. A propos wzmianki na temat Discorda, którą dałem w poprzednim odcinku, 2 odcinki temu, ja przeglądam wasze wiadomości. Bardzo wam dziękuję za tak duży odzew. Ja tak mniej więcej w połowie stycznia, myślę, będę się odzywał, bo też chcę troszkę przysiąść i się sam douczyć, żeby zobaczyć, jakie tam są możliwości, co możemy zrobić i tak dalej, i tak dalej. Standardowo zostawiam wam tutaj odnośniki do moich sociali. Zawsze możecie mnie tam odwiedzić, napisać, zostać na dłużej, cokolwiek. No i co? Widzimy się już za 2 dni i trzymajcie się i cześć!